Dobry wieczór, wybiła godzina 20, tak więc witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie w ten czwartkowy wieczór na kolejnym webinarze organizowanym przez brokera Purple Trading. Temat tego dzisiejszego spotkania, jak widać na pierwszym tytułowym slajdzie, jak handlować na rynku niedźwiedzia, kompletna strategia do handlu na rynku Forex, na rynku walutowym. Pan Roman pyta, o co chodzi z tym zgrzytem Purple Trading z Ecofin? Nie wiem o jakim, ale o jaki zgrzyt chodzi. Ja nie mam pojęcia, żeby był jakiś zgrzyt. Przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby gdzieś był jakiś zgrzyt. A no koniec, tak, to się akurat zgadza. Projekt Purple Trading Hub dobiegł końca z dniem wczorajszym, no ale to już myślę, że najlepiej pytać bezpośrednio Purple Trading, ich decyzja. Oczywiście mieli prawo taką podjąć, taką podjęli, no i tak też się wydarzyło, natomiast no nie dziś, dziś nie o tym, dziś będziemy mówić o tym, jak wykorzystać spadki na rynku. Wiem, zdaję sobie sprawę, że ostatnio mamy więcej wzrostów niż spadków na wielu rynkach, natomiast no, przygotowując się do tego dzisiejszego spotkania, planując ten webinar, no, nie wiedzieliśmy, że taka sytuacja będzie miała miejsce, a sam webinar planowany nie był wcale tydzień czy dwa temu, tylko planowany był, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze z końcówką ubiegłego roku, więc tak naprawdę całkiem dawno temu. Plus jest jednak taki, że całą tę strategię, o której dziś będziemy mówić, można wykorzystać również do handlu na wzrosty, po prostu trzeba ją o 180 stopni odwrócić. Natomiast po kolei, zacznijmy sobie od początku, a więc od przedstawienia się, bo zakładam, że część z Państwa jeszcze mnie nie zna. Dla takich osób ja nazywam się Arek Jóźwiak, inwestorem indywidualnym jestem od roku 2012, natomiast na co dzień możecie mnie Państwo kojarzyć przede wszystkim z portalu komparik.pl czy też z YouTube'owego kanału Kryptoraport. No i oczywiście nim zaczniemy tą właściwą część tego dzisiejszego spotkania, to żeby woli formalności stało się zadość, muszę oczywiście wspomnieć o ryzyku. To ryzyko przy tradingu, przy inwestowaniu jest, tak zawsze było, tak jest i tak prawdopodobnie już pozostanie, że inwestowanie wiąże się z ryzykiem, z mniejszym, większym, to oczywiście zależy od tego, jak duże ryzyko sami podejmować chcemy, na jakich rynkach finansowych inwestujemy, jak one są zmienne, czy wykorzystujemy dźwignię finansową, czy też nie. Natomiast ryzyko mniejsze bądź większe zawsze oczywiście jest. No i zacznijmy od pierwszego slajdu. Ja takich na to dzisiejsze spotkanie przygotowanych mam 55, więc troszeczkę dzisiaj sobie tutaj popowiadamy i pokażemy. Zacznijmy od początku, z tego, że jak patrzymy na wykres, zrobimy jakąś analizę, to ta analiza nie musi być wcale jakaś bardzo skomplikowana. Nie musimy wrzucać na wykres 10, 20, 50 wskaźników, bo prawda jest taka, że najważniejsze jest to, co dzieje się bezpośrednio z ceną, czyli to, co dzieje się bezpośrednio z wykresem świecowym, bo to wykres pokazuje nam to z ceną, co z ceną się dzieje, a dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że wskaźniki, z których możemy oczywiście korzystać, one i tak bazują na tym, co dzieje się z ceną, bo wskaźniki powstają poprzez obliczenia matematyczne. One oczywiście wykorzystują jakieś wzory matematyczne, pod te wzory są podkładane twarde dane, ale co to są za dane? To są dane pochodzące bezpośrednio z rynku. Na przykład najwyższa cena, najniższa cena z danej świecy, cena otwarcia, cena zamknięcia, średnia cena z jakiegoś okresu i biorąc pod uwagę te wszystkie wartości, różne wskaźniki różnie interpretują, przetwarzają i pokazują nam to w formie graficznej. Natomiast co do zasady, żaden wskaźnik nie przewiduje przyszłości, bo one nie pokazują czegoś, co będzie, tylko coś, co było i coś, co jest teraz, dlatego że bazują na historycznych danych cenowych. W związku z czym wskaźniki oczywiście mogą być bardzo, bardzo fajnymi, bardzo przydatnymi narzędziami, pomogą nam określić, czy na rynku mamy do czynienia z trendem wzrostowym, czy trendem spadkowym, jeżeli ktoś tego z układu świetnie widzi. Pozwolą nam oszacować, czy mamy duże momentum wzrostowe, duże momentum spadkowe, czy być może nie mamy żadnego dużego momentum. Są w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy panująca obecnie zmienność na rynku jest jakaś ponadprzeciętnie normatywna, czy jest po prostu klasyczna dla danego rynku, dla danego instrumentu finansowego. Więc ja uważam, że wskaźniki, oscylatory jak najbardziej są bardzo przydatnymi narzędziami. Musimy tylko pamiętać o tym, że one dostarczają nam dodatkowych, pomocniczych informacji na temat bieżącej sytuacji na rynku, a nie zastępują analizy samego rynku i nie generują sygnałów, nie przewidują przyszłości. No ale taki wykres możemy sobie w cudzysłowie zaśmiecić także zbyt gęstą analizą. Mamy tutaj jeden przykład. Ja
trochę na siłę starałem się nawrzucać na ten wykres jak najwięcej tylko się dało, choć zdaję sobie sprawę i widziałem na własne oczy wykresy, na których było jeszcze zdecydowanie więcej rzeczy. Już pomijam fakt, że mamy tu właściwie wszystko, od średnich kroczących, przez wstęgi Bollingera, jakieś inne dodatkowe narzędzia, horyzontalne wsparcie, opory, linie trendu, przez co właściwie ciężko jest dostrzec, co dzieje się bezpośrednio z ceną. No to mamy jeszcze cztery oscylatory. Cztery oscylatory, które właściwie pokazują nam to samo. No i okej, trzy oscylatory pokazują to samo, bo jeszcze jest oscylator ATR. On pokazuje coś nieco innego, natomiast jest to oscylator MACD, RSI i Stochastic. I to są oscylatory z grupy momentum. One oczywiście graficznie wyglądają nieco inaczej. Oczywiście powstają na podstawie nieco innych obliczeń. Ich wzory różnią się od siebie i tak dalej. Ale informacja, którą przekazują nam na temat bieżącej sytuacji rynkowej, co do zasady jest taka sama. Więc nie ma większego sensu wykorzystywać aż tyle narzędzi, skoro one wzajemnie się uzupełniają, właściwie wykluczają, chciałem powiedzieć, bo pokazują to samo. Czyli wystarczy nam jeden z takich oscylatorów, nie potrzebujemy trzech. No i teraz pytanie, czy nie lepiej, czy nie bardziej przejrzyście i czytelnie będzie wyglądał ten wykres, kiedy zrobimy coś takiego. To dalej nie jest optymalny scenariusz i optymalna analiza takiego wykresu, bo i tak tych poziomów jest zdecydowanie więcej niż tego potrzebujemy. Równie dobrze moglibyśmy ograniczyć się do czegoś takiego i też jest w porządku. I teraz powstaje pytanie, ile czasu potrzebujemy na wykonanie takiej analizy, a ile czasu potrzebowalibyśmy na wykonanie analizy, którą mieliśmy przed chwilą, na przykład tej, gdybyśmy chcieli te wszystkie wskaźniki, narzędzia poustawiać, no to tego czasu potrzebnego, żeby taką bardziej skomplikowaną analizę, taką analizę jak teraz tutaj widać, wykonać, no potrzeba dużo, dużo więcej. Taką analizę, jeżeli ktoś ma już pewne obycie z rynkiem, prawdopodobnie wykona w ciągu kilkunastu sekund. Bo nie o to chodzi w analizowaniu rynków, żeby nad jednym wykresem siedzieć przez pół dnia. Tak naprawdę analiza powinna zająć nam chwilę, dlatego że na rynku albo coś jest i dostrzegamy to na pierwszy rzut oka, albo tego nie ma i szukanie czegoś na siłę też nie ma większego sensu. Więc dziś pokażę, jak w dość prosty, przyjemny i szybki sposób można przeanalizować rynki i na ich podstawie handlować, bo oprócz tego, że pokażemy sobie kilka analiz, no to mam przygotowany slajd, gdzie jest rozpiska dokładnie, takie zestawienie wszystkich parametrów strategii i przykładowe transakcje taką strategią, które można było zawierać. Zacznijmy od początku, od wyznaczenia horyzontalnych poziomów wsparcia i oporu, dlatego że możemy budować strategie proste, możemy budować strategie bardziej zaawansowane. Jeżeli budujemy strategie proste, to musimy poznać podstawy i wsparcia, opory są właśnie taką podstawą, czymś bez czego ciężko będzie nam pójść dalej. Ale z drugiej strony jest to coś, co samo w sobie już bardzo często jest wystarczające do tego, żeby na rynkach finansowych zarabiać. Czyli jeżeli poznamy podstawę, taką klasyczną analizę price action, to będziemy w stanie iść o krok dalej, budować bardziej zaawansowane, skomplikowane strategie, ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy chcieli tego robić, to sam fakt, że znamy te podstawy, już sprawia, że jesteśmy w stanie osiągnąć statystyczną przewagę i na rynku zarabiać pieniądze. Jeśli chodzi o horyzontalne poziomy wsparcia i oporu, to oczywiście wyznaczamy je z perspektywy tego interwału, na którym handlujemy, ale jeżeli ktoś handluje z perspektywy bardzo niskich interwałów czasowych, takich jak na przykład interwał jednominutowy, pięciominutowy, to proponowałbym przynajmniej raz na jakiś czas zerknąć sobie na sytuację na nieco wyższych interwałach czasowych, czy to jednogodzinny, czy nawet dzienny tak naprawdę, żeby uniknąć sytuacji, w której wezmę tylko sobie wskaźnik, żeby uniknąć sytuacji, w której my chcemy handlować na wzrosty. Powiedzmy rynek, to jest interwał pięciominutowy powiedzmy, rynek jest w trendzie wzrostowym i wybija sobie ten opór i my w tym miejscu po wybiciu chcemy tutaj otwierać pozycję na wzrost, licząc na nie wiadomo jak dużą zwyżkę jeszcze, po czym okaże się, że gdybyśmy tylko spojrzeli na interwał na przykład wyższy, dajmy na to dzienny, no to zauważylibyśmy, że tu przebiega bardzo istotny poziom oporu i rynek może zrobić tylko coś takiego. No i wtedy okazuje się, że liczyliśmy na duży wzrost,
bo nie widzieliśmy, że z perspektywy wyższych time frame'ów jednak już byliśmy w okolicy jakiegoś dość istotnego oporu. Jeżeli ktoś handluje tylko na interwale dziennym na przykład, no to tu takiego problemu raczej mieć nie będzie. Natomiast osoby handlujące na niższych interwałach czasowych bez wątpienia warto, aby raz na jakiś czas zerkały na wyższe time frame'y. No i teraz czym jest opór, czym jest wsparcie? Domyślam się, że doskonale Państwo wiecie, także bardzo szybkie przypomnienie. Opory to są te poziomy, które wyznaczane są powyżej aktualnej ceny, tu jest nasza cena, a wsparcia to są te poziomy, które są poniżej. Jeżeli chodzi o to, na ile dany poziom jest istotny dla rynku, no to ja biorę pod uwagę dwa kryteria. Pierwsze, najważniejsze, główne, to jest ilość testów. Im więcej razy dany poziom był w przeszłości testowany, tym lepiej, tym większe mamy prawdopodobieństwo, że w przyszłości również będzie to strefa wartościowa. Drugie kryterium to jest to, czy dany poziom był testowany tylko z jednej strony, czy być może doczekał się testów z dwóch stron, czyli był testowany najpierw na przykład od dołu, od góry, przepraszam, później był testowany jeszcze od dołu i te testowania z dwóch stron, one wynikają bezpośrednio z zasady zmiany biegunów. Zasady mówiącej o tym, że jeżeli jakiś poziom techniczny może być horyzontalny, ale to może być również linia trendu na przykład. Jeżeli taki pułap był testowany w przeszłości od dołu jako opór, to po pokonaniu, gdy stał się już wsparciem, również może zostać przetestowany. Czyli rynek bardzo często po pokonaniu jakiegoś poziomu do niego wraca. I właśnie tę zależność, tę zasadę będziemy w tej omawianej dzisiaj strategii wykorzystywać. Zasadę zmiany biegunów i sytuacje, w których rynek wraca do pokonanych wcześniej pułapów cenowych. Ta zasada sprawdza się na wielu rynkach i na wielu interwałach czasowych. Tu dla przykładu mamy parę AUD-CHF, czyli dolar australijski do franka szwajcarskiego na interwale tygodniowym. Czyli widzimy tu poziom testowany i po wielu, wielu miesiącach ten sam poziom testowany z drugiej strony. Ale równie dobrze możemy sobie zerknąć na notowania złota z perspektywy interwału 4-godzinnego i też widzimy, że jak tu był test jako opór, to tu był test jako wsparcie. Jak tu był test jako opór, to tu był test jako wsparcie, więc to też bardzo ładnie na innych rynkach, na innych interwałach czasowych się sprawdza. Tu z kolei mamy jeszcze inną parę walutową na jeszcze chyba niższym, to jest chyba H1, interwał czasowy. Tutaj mamy wsparcie, tu mamy opór, tutaj mamy wsparcie, tu mamy wsparcie, a tu mamy opór, więc cały czas to wszystko bardzo ładnie nam wypada. Oczywiście też trzeba powiedzieć sobie wprost, to nie zawsze tak będzie, że jak rynek pokona jakiś poziom, to nam do niego od razu wróci. Czasami na ten powrót będziemy musieli czekać bardzo długo, a czasami się go w ogóle nie doczekamy, albo doczekamy się już za daleko, daleko, jak już sytuacja na rynku się diametralnie zmieni, już w ogóle nie będziemy na niego czekać. Więc to nie jest żadna zasada, która sprawdza się zawsze w 100% przypadków, ale dość często tego typu sytuacje jesteśmy w stanie zaobserwować. Co jednak dla nas będzie dość istotne? Istotne będzie dla nas tak naprawdę rozróżnienie, kiedy rynek jest w ruchu impulsywnym, ruchu trendowym, a kiedy rynek jest w korekcie, bo zdecydowanie lepiej jest handlować na końcu korekty i złapać wcześniejszy ruch, jakiś impulsywny, dynamiczny, w efekcie czego tuż po złożeniu zlecenia, otwarcia pozycji, nasze zlecenie właściwie przynosi nam zyski i bardzo szybko jesteśmy w stanie taką pozycję sobie zabezpieczyć. No i właściwie później wystarczy spokojnie obserwować na to, co dzieje się z rynkiem. No i teraz jak korekty mogą wyglądać? Mogą, powiedzmy, mamy korektę ceny i korektę czasu, tak roboczo sobie nazwijmy. Korekta ceny polega na tym, że notowania poruszają się w kierunku przeciwnym do panującego trendu. Czyli załóżmy, mieliśmy wcześniej ruch spadkowy, który wyglądał w ten sposób, dany trend, no i tworzy nam się korekta. No i teraz może to być ruch spokojny w kierunku północnym, jeżeli wcześniejszy ruch był spadkowy. I teraz może w formie korekty dojść do sytuacji, gdzie rynek będzie tworzył nawet taką małą sekwencję, wyższe dołki, wyższe wierzchołki. Oczywiście, że coś takiego może mieć miejsce, dlatego że samo powstanie takiej sekwencji wyższych dołków, wyższych wierzchołków nie sygnalizuje zmiany trendu. Zmianą trendu jest wybicie nowych, wyższych wierzchołków, czyli jeżeli to był nasz najniższy wierzchołek w trendzie spadkowym, to dopiero wybicie powyżej tego pułapu można interpretować jako sygnał zmiany trendu. Samo to, że tutaj coś takiego się dzieje, absolutnie w niczym nam nie przeszkadza. No i drugi rodzaj to jest korekta czasu, czyli możemy powiedzieć sobie wprost
konsolidacja albo trend horyzontalny, sytuacja, w której rynek wyznacza jeden dołek, wyznacza jeden wierzchołek i w tym zakresie się mieści naprzemiennie, wzrastając, spadając, wzrastając, spadając, wzrastając, spadając. Konsolidacje są uznawane za formacje korekcyjne, dlatego że statystycznie częściej, co oznacza owszem, nie zawsze, ale statystycznie częściej, rynek wybija z tego typu układów w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. Więc jeżeli wcześniej obserwowaliśmy spadki, no to też możemy oczekiwać, że z takiego układu rynek wybije dołem i te spadki będzie kontynuował. Minus jest taki, że nie istnieje żadna zasada, reguła, która określałaby moment tego wybicia. Czyli czasami konsolidacja trwa bardzo krótko, a czasami konsolidacja z perspektywy interwału dziennego potrafi trwać 2, 3, 4 miesiące i dłużej. Więc wszystko zależy od tak naprawdę bieżącej sytuacji, bo tu nie ma żadnych reguł, które by to definiowały. Dalej, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że poziomy, które wyznaczamy na wykresie, to nie są jakieś sztywne wartości określane co do pipsa. Nic z tych rzeczy. Każdy poziom, nawet jak wyznaczymy go jako pojedynczą linię, to jest to jakaś strefa, co oznacza, że rynek może, a załóżmy, to jest nasz poziom, rynek może dotrzeć do tego pułapu w punkt i się od niego odbić. Może nie dotrzeć do tego poziomu i zawrócić, będąc blisko, albo może go delikatnie naruszyć i zawrócić. Zawsze to jest tylko jakaś strefa orientacyjna i nie należy się do niej jakoś szczególnie przywiązywać. Czasami są nawet takie sytuacje, kiedy po prostu warto na wykresie taki pułap jako strefę sobie wyznaczyć. Ja takie sytuacje na dziś przygotowałem trzy. Jedna to jest sytuacja, gdzie rynek tworzy na przykład w przyszłości jakiś wierzchołek i na szczycie tego wierzchołka pojawiła się świeca z bardzo dużym górnym knotem. No i wtedy ja standardowo staram się swoje poziomy wyznaczać tak, żeby one opierały się na korpusach świec. Knoty oczywiście mogą fałszywie wybijać, staram się, żeby korpusy tego fałszywie nie wybijały. Natomiast no, jeżeli mamy knot taki duży, to ciężko jest teraz wiedzieć, czy dla nas poziomem będzie ta strefa, czy może szczyt samego knota, czy może połowa, więc możemy sobie wyznaczyć szerokość całego knota jako naszą strefę. No i tu widzimy, że ta strefa była oczywiście później też bardzo ładnie testowana. To, na co warto także zwrócić uwagę przy okazji tego konkretnego przykładu, to jest dynamika dwóch ruchów. Chodzi o ten ruch wzrostowy i ten ruch spadkowy. I teraz tak, mamy te nasze pionowe linie, to są separatory okresów. One oddzielają nam w tym przypadku akurat dzień od dnia. Widzimy, nie mamy z lewej strony separatora okresu, więc przyjmijmy, że ta zwyżka trwała pół dnia. Spadki trwały trzykrotnie dłużej, półtorej dnia, ale zasięgowo były mniejsze, bo zaczęły się po końcu ruchu wzrostowego, ale sam ruch wzrostowy zaczynał się tutaj, a spadki zatrzymały się tutaj. Czyli to jest różnica. O tyle ruch spadkowy był mniejszy. Trwał trzykrotnie dłużej, a był zasięgowo mniejszy. Dlaczego? Bo to był impuls. Mamy ruchy, mamy świece głównie jednokierunkowe, czyli w tym przypadku zielone, wzrostowe, świece z dużymi korpusami, mniejszymi knotami. Tu natomiast naprzemiennie. Trochę świec wzrostowych, trochę spadkowych, trochę wzrostowych, trochę spadkowych. Już zaczynają pojawiać się mniejsze korpusy, zaczynają występować większe knoty, co wypłaszcza nam cały ten ruch i zwiększa prawdopodobieństwo, że jest to właśnie forma korekty. Kolejna sytuacja to jest właściwie odbicie lustrzane tego, co było przed chwilą, tylko tam mieliśmy wierzchołek, a tutaj mamy dołek. I też widzimy, że bardzo ładnie rynek do tej strefy nam dotarł. A kolejna sytuacja to jest sytuacja, w której wykorzystujemy mierzenia Fibonacciego, które nie zawsze będą, a właściwie rzadziej niż częściej, będą zbiegać się super precyzyjnie z poziomami, które sobie wyznaczymy. No i teraz załóżmy, na podstawie tego dołka wyznaczyliśmy sobie techniczny poziom wsparcia, tu był testowany jako opór, no ale do tego wszystkiego na podstawie tego ruchu spadkowego zmierzyliśmy siatkę Fibo. No i wypadło nam 38,2 symbolicznie powyżej poziomu, który wyznaczyliśmy. No i okej, wszystko jest w porządku, tak jak wspomniałem, rynki finansowe nie poruszają się z aptekarską precyzją, nie ma co przywiązywać się do tego, że poziom to jest pojedyncza wartość sztywna, ustalona, zawsze to jest jakaś mała strefa, więc jak najbardziej taką strefę jako opór można było sobie wyznaczyć. Notabene dla bardziej spostrzegawczych już tu można dostrzec, że mamy naszą klasyczną konsolidację. Czyli był spadek, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty, spadki, wzrosty. No więc można oczekiwać oczywiście w najbliższym czasie ruchu spadkowego. Czy takowy się pojawił, to do tego jeszcze sobie dzisiaj wrócimy, ale w drugiej części tego dzisiejszego spotkania teraz skupmy się może na wskaźnikach, bo ja na początku powiedziałem, na początku tego dzisiejszego spotkania,
że korzystanie ze zbyt dużej ilości wskaźników nie ma większego sensu. Szczególnie jeżeli nie potrafimy ich dobrać i wrzucamy sobie na wykres dwa wskaźniki z tej samej grupy, które co do zasady pokazują to samo. Bo wszystkie wskaźniki możemy podzielić na trzy grupy. Mamy wskaźniki, które pokazują, jaka na rynku jest zmienność, wskaźniki, które pokazują, jaki jest trend i wskaźniki, które pokazują, jaki jest momentum. No i teraz, czym to wszystko jest? Trend, no to wiadomo, albo jest wzrostowy, albo jest spadkowy. Zmienność, no to jak jest duży ruch, jakie są duże wahania cen, natomiast bez określania kierunku. Czyli możemy mieć na przykład sytuację, w której patrząc szeroko widzimy, że rynek utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie, nie wykazuje ani trendu wzrostowego, ani trendu spadkowego, porusza się po prostu bokiem, ale poszczególne świece są bardzo duże. Duży wzrost, a kolejna świeca duży spadek, następna duży wzrost, jeszcze jeden duży spadek. W efekcie czego rynek porusza się bokiem, ani mocno nie rośnie, ani mocno nie spada, ale przez to, że pojedyncze świece są duże, to zmienność może być duża. No a czym jest momentum? Momentum duże wypada wtedy, kiedy mamy do czynienia z określonym trendem i dużą zmiennością. Czyli na przykład silny ruch w górę albo silny ruch w dół, to jest silne momentum. I tyle, więcej nie ma. Wszystko możemy podzielić na te trzy grupy. W związku z czym, jeżeli już mamy taką wiedzę, to wiemy, że wystarczy korzystać z trzech narzędzi. Bo jak będziemy korzystać z czwartego, to co do zasady będzie ono powtarzało nam już jakąś informację przekazywaną przez inny na przykład oscylator. Ja nie jestem negatywnie do tego typu narzędzi nastawiony. Wręcz przeciwnie, uważam, że one mogą nam pomóc podejmować decyzje. Natomiast trzeba je poznać, trzeba zastanowić się, z których narzędzi chcemy korzystać. Trzeba je odpowiednio dobrać, nauczyć się je interpretować i zdawać sobie przede wszystkim sprawę z tego, że to są narzędzia, które mają nam pomóc podjąć decyzję, a nie podjąć decyzję za nas, bo one nie generują sygnałów i nie przewidują przyszłości.